Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy et Bawara. Walo, mózg. Kurna, ale bieda, jedno piwo małe i to na spółę. Tylko se człowiek smaka narobi. Już lepiej by było nie pić wcale. Spokojnie, Wojta zaraz przyjdzie z hajsem, to nas poratuje. Jeszcze mu trochę z wypłaty zostało podobnież. To niech się lepiej pośpieszy, bo jak ktoś nas zobaczy, to będzie Lipton kurwa wykrakał. Co jest kurwa rozwaczy? Piwo dla dzieci i to jedno dla dwóch mają. Co wy tu na randkę? Czy na browar przyszliście pedały? Wolę jebnąć mu? Nie trzeba. Zaraz sam się będzie prosił, żeby mu postawić, jak Wojtas przyniesie siano. Akurat, bo on ma siano. Chyba we łbie, kurwa, nazwać się. Kiedyś się doigra ten wieśniak. Elo, mordy! I jak? O kurna, ale zajebiste, skąd masz strój reprezentacji? Kupiłem! Za domami centrum jest taki sklep piłkarski, Zgoda FC się nazywa. Długo nad nazwą nie myśleli, bo jest na ulicy Zgoda. No ale nieważne, dla kibiców mają wszystko. Jutro będę rządził w Spelu, no jak będzie meczyk Polski na telebimie leciał. Ja też chcę! No w sumie to i ja. Dobra, Wojtek, stawiaj kolejkę i jedziemy po koszulki. No właśnie z tą kolejką to trochę kapa, bo wszystko wydałem na gadżety kibica. Czyli nie mamy nic. To co, jedziemy do tego sklepu? Pewnie, że jedziemy. Ole zajebiste, korasy, spodenki, koszulki, bluzy, kurtki, nawet nachy mają. Ja bym się mógł tylko w tym sklepie ubierać. Najważniejsze, że gadżety Legii też są. I to wcale nie tak drogo jak za oryginały. Jak się nie ma kasy, to nawet jak jest tanio, to jest droga w chuj. To co robimy? Kurna, ten ochraniacz ciągle się na nas jopi. Wie co chcemy zrobić, przejrzał nas i jebaniutki. Ale my będziemy cwańsi, zawijamy się. Jak zdobyć coś, co bardzo chcemy mieć, a na co akurat nie mamy hajsu? Jak zrobić cios, co bardzo... Kurczę, ale trudne. Co tam dalej było? Hajs pożyczyć. Jak pożyczymy, to trzeba będzie oddać. Jest lepsze rozwiązanie. Niby jakie? Niby podpierdolić. Jak? Nie widziałeś, ile tam ochrony mają? Nawet na noc dwóch zostaje. Co się dziwisz? Mają takie skarby, że od razu by mieli włam, gdyby tego nie pilnowali. I my mamy ich okraść? Dokładnie. A dlaczego akurat nam ma się udać? Dlatego, że jestem geniuszem. Voila! Siek! Skąd masz plany sklepu? Sklep jest nowy, czyli do lokala wprowadzili się niedawno. Poszukałem w necie starych ogłoszeń i znalazłem. Lokal do wynajęcia, ulica Zgoda 12. W ogłoszeniu kilkanaście zdjęć miejscowy i rozrysowany plan lokalu, który wystarczyło wydrukować. Niebieskim dorysowałem to, co wstawili do sklepu, czyli regały, wieszaki, kasy, alarm i pokoik ochrony. No właśnie, alarm i ochrona. Forteca nie do zdobycia. Jak chcesz tam wejść? Widzieliście film Wabank? No. Pewek, z Kwinto kuźwa to był gość. No to już wiecie, jak wejdziemy. Kurde, gdzie ten Wojtas? Przez niego cały plan pójdzie się... wiadomo co. Jebać psów w dupę. Może go Cieślak przyłapał, jak mu tą rejestrację odkręcał. Właśnie, kurde, po co nam blacha z golfa Cieślaka? Przyda się, zaufaj. Jest! Mówiłem, że będzie? Księga ulicy mówi jasno. Jak ziomek prawilny powie, że będzie, to choćby się miał zesrać, na miejsce przybędzie. Sorry, mordy, musiałem czekać, bo Cieślak woskował golfa i nie mogłem przy nim tej rejestracji ściągnąć. Zresztą nie wiem, po co nam ona. Dawiesz się później, przebieraj się, a ty, Spejson, bierz linę i spuszczaj się do szybu wentylacyjnego. Tak bez filmiku na sucho trochę ciężko będzie. No, ale spróbuję. Co ty robisz? No, przecież skazałeś. Po linie się spuszczaj i dziury wierć. Ha, bo ja zrozumiałem... Nie, no dobra, nieważne. Tylko się nie spierdziel na dół. Spokojnie, jestem kaskaderem, robię w Hollywoodzie. Mam na to cerfy takie Fanty 4. Słyszałeś, Ryszek?
Coś hukło. Daj spokój, Andrzej, to w knajpie obok muzyka rżnie na fula. Jednak sprawdzę. Halo? Jeden załatwiony. Kilkudniowe skarpety Wojtasa to jednak potężna broń. Dobra, teraz następny, tylko nie ściągnij maski za wcześnie, bo też stracisz przytomność na kilka godzin. Wiem, nawet przez maskę zabiecają jak złe. Andrzej, chodź, teraz gramy. Legia Warszawa, to najlepszy klub. Gotowe! Możecie schodzić! Wojtas, weź jeszcze kilka tych koszulek Barcelony, Realu i Manchesteru. A Juventus? Też, no żeby różne były. Dobra, Walu, styknie, do końca życia będziemy mieli w czym chodzić. Ładować, nie wszystkie są dla nas. Tak? A dla kogo jeszcze? Nic nie rozumiem, opracowuję z plan jak w Mission Impossible. Z narażeniem życia wykradamy gadżety i większość z nich ładujemy Cieślakowi do bagażnika. O co tu chodzi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o to, żeby Cieślaka zawinęły psiarskie za obrobienie sklepu i schowanie fantów w golfie. No ale jak? Przecież go nie podkablujemy, bo zostaniemy konfidentami. I właśnie dlatego zostawiliśmy jego rejestrację pod obrobionym sklepem. Golf prawdopodobnie już jest obserwowany przez psy. Teraz tylko czekać na Cieślaka. O wilku mowa. Raz, dwa, trzy, co to ma być? Nie ma rejestracji i bagażnik otwarty, raz, dwa, trzy. Nie wiem, co tu się od jeni pawliło, ale zajebiście mi to pasuje. Albo i nie, kurwa, lecie. Stać, policja, jesteś aresztowany! Zwycięstwo! A teraz do spelunu kibicować reprezentacji!